34. Z nami Paulina Paola po świetnej, zwycięskiej akcji 30 sekund i po kolana przeciwniczka. Jak wrażenia? Cudownie, ja chciałam, tak zrobiłam. No miało być 10 sekund, coś nie wyszło, ale tak jestem zadowolona. Jakie tobie emocje towarzyszyły przy wejściu do oktagonu, ponieważ wiadomo, to debiut. Jak się czułaś? Czy czułaś jakąś presję, czy jednak zupełny luz i spokój? Nie no, byłam strasznie zestresowana, no przyznam, cały dzień dzisiaj tak naprawdę nie jadłam, nawet pić mi się nie chciało, już po prostu nie miałam na nic ochoty. Byłam strasznie zestresowana, ale jak już wyszłam, oddałam ten pierwszy cios, mój czas, więc musiałam go wykorzystać. Czy to właśnie był plan na walkę, żeby gdzieś tam szukać poddania, czy po prostu wolałaś szukać tego, co dana akcja, dany los przyniesie? Ja ogólnie bardzo polubiłam parter. Uważam, że jest osobą, która najlepiej się właśnie czuje w tej pozycji tak naprawdę. Przepraszam, jeszcze emocje mam. Bardzo chciałam, żeby to było właśnie przez poddanie. Udało się. Jestem po prostu tak szczęśliwa, że nie umiem tego opisać. Ale podania na początku nie było. Na początku była stójka i na początku trzeba było trochę rywalkę poobijać i to obijanie zdecydowanie lepiej tobie wychodziło. Rywalka, mam wrażenie, w którymś momencie w ogóle spanikowała zupełnie. Tak, tak. Na początku jeszcze próbowała, dałam kopa, zauważyłam, że niżej trzyma gardę, więc po prostu wykładałam te ciosy, no, ale chciałam skończyć w parterze, no i tak się stało. Jak stawała do ciebie tyłem, to chyba już wiedziałaś, że zbliżasz się do końca. Tak, tak, dokładnie. Spodziewałaś się czegoś więcej po rywalce? Jakie były twoje wrażenia? Rywalka była bardzo pewna siebie, że wygra, nie widziała innej możliwości tak naprawdę. No ja też byłam pewna, ale przynajmniej wiedziałam, że mam jakiś ten czas przygotowań, że dobrze go wykorzystałam, że jestem dobrze przygotowana przez mojego trenera Antka, więc naprawdę cudownie. Umiejętnościami chyba była to naprawdę spora przepaść między wami. No tak naprawdę oddawałam wszystko na tych treningach, też musiałam psychicznie się do tego nastawić, ciężko było, no ale dałam w siebie wszystko. I co teraz, co dalej? No, tak jak powiedziałam, po walce chciałabym zawalczyć z Ilmasti, wiem, że ona jest wypożyczona na chwilę obecną i nie mam tej możliwości, ale jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście podejmę się tej walki, jeśli ona nie będzie się bała, czy nie, bo ostatnio nawet doszły mnie słuchy, że się po prostu mnie boi. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mi się nawet wydaje. Możliwość, żebyś w High League zawalczyła, czy cię kontrakt z Fenem blokuje? Na razie zostaję w Fenie. Dobrze mi tutaj, zawalczyłam, czuję, że to jest moje miejsce. Dostałam tą propozycję, bardzo jestem za nią wdzięczna. Co będzie, zobaczymy. Gdyby nie Lilmasti, masz jeszcze kogoś na oku? Tak jak też powiedziałam, chciałabym zawalczyć z Izą Zabielską. To była moja pierwsza propozycja walki. Na początku się zgodziła, po 2 tygodniach uznała, że nie podejmie się tej walki. To było dla mnie zaskoczeniem, więc czekam też na nią. Jakby była też jakaś przeciwniczka chętna, zapraszam, podejmę się. To jak przed walką nie chciała, to chyba po tej walce tym bardziej. Też tak myślę, no ale do odważnych świat należy. Kiedy byłabyś gotowa na powrót i z jaką intensywnością chciałabyś toczyć boje? Czy ma być to tak na grubo, czy jednak po prostu takie wyskoki raz na jakiś dłuższy okres? Ja bym chciała jak najwięcej, jak najczęściej. Chciałabym właśnie bardziej zawodowo, sportowo też właśnie do tego podejść, przygotowywać się do tych walk. Nie zamierzam zrezygnować, tego jestem pewna. Rozumiem, że z Antkiem Chmielewskim pewnie dalej będzie chciała kontynuować te swoje przygotowania. Oczywiście, że tak. Jakim trenerem jest Antek, tylko dopytam. Powiem tak, ja lepszego trenera bym sobie nie mogła wymarzyć, naprawdę. Umie do mnie podejść, też psychologicznie, wytłumaczyć mi wszystko na spokojnie, więc jestem naprawdę zadowolona. Gratulujemy. Gratulujemy, dziękuję.